Cześć, witam Cię w kolejnych kulisach biznesu. Pierwszych kulisach tego roku, ale jeszcze w takich, w których zrobię podsumowanie tego, co się wydarzyło w grudniu poprzedniego roku, ponieważ oczywiście trzeba ten rok jeszcze zamknąć. Mam nadzieję, że początek roku dla Ciebie, dla Twojego biznesu, dla Twojego zawodu jest bardzo dobry. Postanowienia noworoczne są zrobione. Właśnie kilka dni temu opowiadałam o tym, jakie są moje postanowienia noworoczne, więc jeżeli masz ochotę zajrzeć na to wideo, to oczywiście znajduje się na kanale YouTube, jak również na blogu. A w tym odcinku opowiem Ci o tym, co się wydarzyło w RBC, czyli w mojej firmie w grudniu 2018 roku, co planujemy na ten rok, jak również odpowiem na takie pytanie, które często pada w komentarzach, kiedy rozmawiamy na temat budowy zespołu, a mianowicie jak to jest z tym zwalnianiem od strony emocjonalnej, czyli czy w RBC czasami kogoś zwalniamy, dlaczego, jak sobie z tym radzimy, jak radzimy sobie z tym emocjonalnie, no i jak samemu sobie również z tym poradzić. Jeżeli tylko i wyłącznie ta rzecz Cię interesuje, jeżeli chodzi o ten odcinek, to oczywiście po prostu przejdź za podsumowanie i zobacz tylko i wyłącznie tą część. No dobrze, to zaczniemy od tego, co się wydarzyło. Za każdym razem kulisy biznesu dla nowych widzów, to powiem, podsumowujemy zgodnie z takim standardem, czyli czy to miesiąc, czy rok, czy każde działania podsumowujemy zgodnie z 5 punktami. Pierwszy z nich to jest, co się wydarzyło, czyli tak na poziomie ogólnym. Oczywiście prowadziłam szkolenia w grudniu, mam wrażenie, że więcej niż kiedykolwiek. Mieliśmy szkolenie z zarządzania sobą w czasie w Warszawie i tutaj swój debiut miał Jakub Gromek, który jest absolwentem Akademii Trenera, którą prowadzę. Bardzo często na Akademii Trenera wyszukuję takich kolejnych talentów, osób, które mogłabym zaprosić do współpracy i Jakub jest właśnie tą osobą, także miał taki swój chrzest bojowy i swoją godzinę, w której opowiadał o produktywności. W kursie online Maksymalna Produktywność również możesz zobaczyć Jakuba, ponieważ on ma obsesję na temat bycia produktywnym. Mieliśmy również szkolenie z asertywności, asertywny rodzic, partner, menedżer w Warszawie, jak również w Poznaniu, czyli taka podwójna dawka. Było oczywiście szkolenie Kobieta Niezależna w Poznaniu i to była 28. edycja. Fantastyczne wydarzenie, fajna energia. Inna niż w Warszawie, inna niż we Wrocławiu. Mam wrażenie, że kobiety w Poznaniu tego dnia były takie spokojne, takie stonowane, ale jednocześnie takie niesamowicie uważne na wszystko, co mówię. Bardzo dużo później dostałam prywatnych wiadomości na Instagramie z lekcjami od tych kobiet, co zresztą oczywiście za każdym razem mnie bardzo, bardzo cieszy. Było również szkolenie Zasługujesz na sukces w Londynie i tutaj od razu powiem, że w Londynie jeszcze będę w przyszłym roku, w kwietniu i już są w sprzedaży bilety na to wydarzenie. Wystarczy wpisać w Google bardzo często Rowińska w Londynie i od razu Wam wyskakują. I tu też fantastyczne wydarzenie, świetne szkolenie, ponad 400 osób na sali, całej Polonii. Rozmawialiśmy na temat, najwięcej na temat sukcesu, ale również sprzedaży, a w kwietniu będziemy rozmawiali na temat budowania zespołu. I to szkolenie w Londynie było takie magiczne dla mnie z jednego powodu. Otóż założycielki tego szkolenia, czyli Ania i Matylda, to są kobiety, które wiele lat temu poznały się na moim szkoleniu, kiedy były uczestniczkami na Kobiecie Niezależnej w Londynie, czyli wiele lat temu prowadziłam w Londynie Kobietę Niezależną. One siedziały zupełnie się nie znając, w takim sobie humorze, bo to był taki trudny moment dla nich w życiu. I na tym szkoleniu poznały się, bo to, co jest fajne na szkoleniach, to to, że możesz poznać wiele takich osób o wspólnych wartościach albo o wspólnym w ogóle postrzeganiu świata. Poznały się na tym szkoleniu i później stworzyły swój wspólny biznes. No i tym razem tak zatoczyłyśmy koło i ja pojechałam już na ich zaproszenie do Londynu wystąpić właśnie dla ich społeczności, więc to było bardzo, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Co się jeszcze wydarzyło? Uruchomiliśmy nowy projekt, a mianowicie sesję inspiracji mastera. I teraz dla tych, którzy nie wiedzą, kto to jest master. Master to jest uczestnik mojego całego programu szkoleniowego, czyli takiego, w ramach którego uczy się zarządzania sobą w czasie, asertywnej komunikacji, budowania pewności siebie, sprzedaży, zarządzania zespołem.
I te osoby, które ukończyły ten program, no bardzo często, jeżeli chodzi o mnie, to mogły albo skorzystać z konsultacji indywidualnych ze mną, biznesowych, albo mogły skorzystać z Akademii Trenera i to wszystko. A bardzo nam zależało na tym, żeby umożliwić im również dalszy rozwój, pozostawanie ze sobą w kontakcie i rozwijanie się przy pomocy innych ekspertów. Dlatego pilotażowo uruchomiliśmy sesję inspiracji mastera. Zobaczymy oczywiście, jak ona się będzie rozwijała po kilku edycjach i zobaczymy, czy ją zostawimy. W związku z czym uczestnicy programu RBC Master Business Training mają możliwość raz w miesiącu spotkać się ze sobą na takim spotkaniu eksperckim połączonym z networkingiem, no i z jakimś poczęstunkiem, na który oczywiście dostają zaproszenie od Karoliny Kozielskiej, która jest opiekunem uczestników tego programu. No i tam tym razem mogli spotkać się z Mariuszem Szycą, który jest autorem książki Jak stworzyć swój pierwszy biznes, jak również specjalistą, jeżeli chodzi o negocjacje. Mariusz tam miał swoje wystąpienie, opowiadał im o tym, jak negocjować w biznesie, a doskonale się na tym zna, ponieważ prowadzi firmę międzynarodową, produkcyjną, w związku z czym bardzo dużo musi negocjować, zarówno jako człowiek, który sprzedaje, jak również jako człowiek, który kupuje. Do ubiegłego miesiąca również współpracował z RBC w charakterze szefa organizacji szkoleń i sama się przekonałam, jak to jest, kiedy Mariusz negocjuje salę szkoleniową albo cokolwiek innego, a w związku z czym masterzy mieli naprawdę fajne źródło wiedzy. Będziemy oczywiście ten program w najbliższych miesiącach kontynuować, no i oczywiście powiem Wam, na ile uważamy go, że miał sens. Co dalej? Ruszyliśmy ze sprzedażą oczywiście kilku nowych produktów. Grudzień jest takim szczególnym czasem, no bo oczywiście są wszystkie akcje promocyjne, ludzie kupują produkty na święta, akurat w naszej branży, czyli sprzedaży książek. Zdecydowanie w grudniu nasza sprzedaż wzrasta, ilość zapytań do naszego działu obsługi ulubionego klienta również wzrasta, w związku z czym to był taki mocny czas. No i cóż, ruszyła sprzedaż bransoletki Jedziesz Baby, czyli tej cudownej bransoletki, która tak Wam przypadła do gustu. Nie każdy, jakby jest mnóstwo osób, które się identyfikują z tą myślą Jedziesz Baby, bardzo im się podoba to hasło, a jednocześnie no przecież nie będą chodzić w bluzie sportowej całymi dniami, w związku z czym bardzo dużo osób sobie po prostu kupiło taką bransoletkę. Jak również ruszyła sprzedaż męskiej bluzy Jedziesz Baby, ponieważ no jak wprowadziliśmy kobiecą, to od razu było, a czemu nie ma nic dla mężczyzn, w związku z czym mamy granatową bluzę Jedziesz Baby dla mężczyzn z haftowanym napisem. No i zobaczymy, jak to się spodoba, na ile deklaracje były, a my też chcemy swoją bluzę, na ile to tylko i wyłącznie były krzyki tylko i jak to się później przełoży na faktyczne zamówienia od mężczyzn. Mieliśmy również oczywiście świąteczne zestawy i fajna rzecz, która się wydarzyła z okazji w ogóle też świąt, to oczywiście my wysyłaliśmy do naszych klientów, do naszych przyjaciół prezenciki, upominki. My również dostaliśmy bardzo dużo takich upominków i karteczek, i miłych, ciepłych słów na zakończenie roku z podziękowaniami od naszych masterów, od naszych klientów i partnerów. To jest zawsze bardzo miłe wtedy, kiedy możemy sobie na koniec roku podziękować. Pojawiły się dwa produkty bezpłatne do pobrania. Jeżeli jeszcze ich nie pobraliście, to teraz możecie to zrobić, bo w opisie do tego wideo macie linki. Pojawił się do pobrania planer ścienny RBC, czyli taki kalendarz ścienny na cały rok, który możecie bezpłatnie od nas pobrać, po prostu sobie go wydrukować. Nie decydowaliśmy się na to, żeby go sprzedawać. Chcemy Wam go dać w prezencie. I drugi produkt to dekalog kobiety niezależnej, który mam takie marzenie, że kobiety będą go miały po prostu w swoim telefonie, tak aby mogły jak najczęściej do niego wracać i go czytać. W dzienniku Kobiety Niezależnej on się znajduje na początkowych stronach i to, co zauważyłam, to oczywiście to, że bardzo dużo kobiet, on jest tutaj, bardzo dużo kobiet fotografuje go albo jakoś tak chce z nim po prostu zostać, rzuca jego zdjęcie na Instagram. No i jak zobaczyliśmy, że potrzebujecie czegoś takiego w dobrej jakości, to poprosiliśmy Kasię Buk, która zajmuje się naszymi graficznymi projektami, żeby zrobiła coś takiego dla Was do pobrania. Także cieszę się, że możecie to pobrać i cieszę się z tego, że mogliście z tego skorzystać. Do naszego zespołu dołączyły kolejne osoby.
Joanna Stopyra teraz w naszym zespole zajmuje się kontaktem z mediami, ponieważ mamy coraz więcej zapytań od czy to jakichś gazet, czy to innych mediów o to, czy gdzieś bym mogła się wypowiedzieć, czy mogłabym napisać jakiś artykuł, albo udzielić jakiegoś wywiadu i tak dalej. No i oczywiście potrzebowaliśmy takiej osoby, która będzie znała się na tym, w jaki sposób takie relacje z mediami się buduje, w jaki sposób się odpowiada. U nas w zespole zawsze to był problem, ponieważ no, nie mieliśmy takiej osoby, która była do tego dedykowana. W związku z czym teraz Joanna tutaj ten temat prowadzi i to jest niesamowite, ponieważ Joanna, dołączając do naszego zespołu, jest w 8 miesiącu ciąży, także chyba jestem jedyną z taką ze znanych mi osób, która decyduje się rozpocząć współpracę z kimś, kto za miesiąc będzie rodził, ale jest naprawdę niesamowita, w związku z czym postanowiliśmy, że zaczynamy, poczekamy później oczywiście, aż urodzi i odnajdzie się w tej nowej roli i będzie mogła nas wspierać dalej. Dołączyła również do naszego zespołu Martyna. Martyna dołączyła do działu Customer Care, czyli jest w dziale ulubionego klienta. My sobie prywatnie mówimy Customer Care czasami. Jest w dziale ulubionego klienta i wspiera nas oczywiście w odpowiedzi na maile, w klikanie przelewów i takie początkowe zajęcia, które się tam ma, a co będzie później robiła, to oczywiście czas pokaże. I piękne wydarzenie, z jednej strony smutne, z drugiej strony piękne, czyli pożegnanie Mariusza Mszycy na stanowiska szefa organizacji szkoleń. Od razu mówię, że Mariusz nie został zwolniony ani nic z tych rzeczy. Mariusz dołączył do nas w ubiegłym roku. Wcześniej poznaliśmy się na szkoleniu Mistrz Sprzedaży, później Mariusz ukończył cały projekt Master Business Training, potem ukończył Akademię Trenera, jednocześnie budował swoją firmę i pisał książkę i rozbudowywał swoją firmę, a kiedy potrzebowaliśmy szefa organizacji szkoleń, a Mariusz chciał wspierać RBC w jakiejkolwiek formie, chciał być blisko nas, inspirować się naszymi działaniami i jednocześnie uczyć się, ale też pracować z nami, to zaproponowałam tą współpracę Mariuszowi. To było oczywiście wymagające dla niego, żeby połączyć prowadzenie swojej własnej firmy, ogromnej firmy produkcyjnej, większej niż w ogóle moja firma, a jednocześnie być szefem organizacji szkoleń i uczestniczyć we wszystkich szkoleniach, które RBC organizuje, organizować je, koordynować całe te działania. No i w przyszłym roku już fizycznie nie jest po prostu w stanie tego zrobić, ponieważ buduje ogromną halę produkcyjną na Śląsku, potrzebuje faktycznie przypilnować tego. W związku z czym no, potrzebowaliśmy się przygotować do tego, że Mariusz będzie to stanowisko kontynuował do września, znaczy przepraszam, do grudnia. Później ewentualnie jeszcze oczywiście będzie jako nasze wsparcie, gdybyśmy czegokolwiek potrzebowali, no ale później już będzie realizował swoje plany. W związku z czym w Poznaniu mieliśmy takie piękne pożegnanie z Mariuszem i Mariusz przekazywał swoje stanowisko osobie, która je od niego uzyskała i tą osobą jest Agata Krzyżanowska. Agata Krzyżanowska współpracuje z RBC. To jest zawsze ten problem mój. 2-3 lata może? Bo ja jestem totalnie nogą, jeżeli cokolwiek się wydarzyło dalej niż przedwczoraj, to ja już w ogóle tego nie pamiętam. A już czy 2-3 lata temu, to już kompletnie. W każdym razie to jest niesamowite, ponieważ Agata Krzyżanowska, ona również zaczynała od szkolenia master i pamiętam, że jak kiedyś przychodziła do nas do pracy, to bardzo chciała u nas pracować, natomiast my potrzebowaliśmy kogoś na takie stanowisko początkowe, czyli do pakowania zamówień. I wtedy wszyscy mówili, do mnie mówili, jak ty możesz tej dziewczynie zaproponować stanowisko z pakowaniem zamówień i tak dalej. Jak pamiętam, jak chcieliśmy jej pogratulować, opublikowaliśmy informację z gratulacjami w ogóle na fanpage'u wtedy Agaty, to wszyscy mówili, co to takie stanowisko, to pierwsza lepsza studentka, a nie taka dziewczyna, która skończyła pakiet Master Business Training, ale oni nie wiedzieli, że wtedy akurat Agata była w trakcie studiów.
I pamiętam, że wtedy tak patrzyliśmy ze sobą, z Agatą na siebie i mówiliśmy, kurczę, jak ci ludzie nic nie rozumieją, oceniają, krytykują, a nie wiedzą po prostu, że ta praca akurat, którą wtedy Agata dostała, była realizacją jej w ogóle marzenia, jej po prostu totalną obsesją, żeby pracować w tym zespole i żeby być właśnie na tym stanowisku i że ona to po prostu kocha. Bardzo szybko Agata awansowała później na stanowisko mojej asystentki. No i tutaj już wtedy głosy oczywiście ucichły, do gratulowania było już mniej osób. Natomiast teraz awansuję dalej i to pokazuje, że ja wiem, że nie każda firma jest taka jak nasza, my nie jesteśmy tacy jak inne firmy, natomiast czasami nie możesz komuś po prostu zaproponować, jeżeli ten ktoś nie ma wykształcenia kierunkowego, ani doświadczenia akurat takiego ukierunkowanego na to, czym się zajmujesz w swojej firmie, to tylko dlatego, że jest człowiekiem dorosłym, albo tylko dlatego, że ma wyższe wykształcenie, to nie od razu możesz mu zaproponować po prostu stanowisko kierownicze, albo nawet stanowisko asystenta. Nie zawsze możesz takiemu człowiekowi zaproponować, ale jeżeli ta osoba chce objąć jakieś stanowisko, bo czuje, że może się w tym zespole rozwijać i może iść dalej, to czemu nie? Agata jest doskonałym przykładem na to, że można awansować. Ja oczywiście wiem i już widzę swoimi oczami wyobraźni wasze komentarze, że nie każda firma jest taka. Ja wiem, że nie każda. Natomiast u nas akurat było to w tym danym momencie możliwe. Natomiast to, co robiła Agata, ona zawsze po prostu dawała z siebie totalnie więcej niż to jest możliwe. I zawsze była maksymalnie zaangażowana, bardzo dużo się uczy, teraz studiuje psychologię biznesu i naprawdę no, niesamowicie dużo daje od siebie, jest super zorganizowana, bardzo odpowiedzialna, zrobiła ogromny progres w ogóle, jeżeli chodzi o swój rozwój i postanowiliśmy dać jej szansę na tym właśnie stanowisku, zobaczymy jak sobie poradzi, zobaczymy jak się będzie w ogóle w tym czuła. Natomiast no, już 3 miesiące wcześniej, kiedy zdecydowaliśmy, że Mariusz będzie odchodził z tego stanowiska, to wprowadzaliśmy Agatę na to stanowisko, znaczy oczywiście najpierw została propozycję, potem zapytanie, czy chce przyjąć to stanowisko, zdecydowała się je przyjąć, no i później wdrażała się w to stanowisko z Mariuszem, czyli przejmowała stopniowo od niego wszystkie rzeczy, dlatego ci, którzy byli w ostatnich miesiącach na szkoleniach, to cały czas widzieli, że Agata też tam jest. Z czego jesteśmy dumni, czyli co z tych rzeczy, które się wydarzyły, gdzieś tam nas napawa dumą, przede wszystkim najbardziej ze sprawnej obsługi naszych wspaniałych klientów podczas akcji świątecznych, ponieważ były takie momenty, w których w ciągu jednego tygodnia robiliśmy na przykład sprzedaż całomiesięczną, a mieliśmy cały czas ten sam zespół i tutaj no, trzeba było wejść na wyższy po prostu poziom maksymalnej produktywności, koncentracji, odpowiedzi na pytania, zwłaszcza, że w okresie świątecznym bardzo dużo przychodzi takich nowych klientów, którzy nie potrafią się gdzieś tam odnaleźć, albo w logowaniu w sklepie, albo na platformie RBC, w związku z czym tych zapytań jest jeszcze więcej, ale tutaj naprawdę zespół ulubionego klienta doskonale sobie poradził, tutaj tym zespołem zarządza Ania Górka. Ania Górka również co roku inicjuje w naszym zespole taką akcję, która się nazywa Szlachetna Paczka, z pewnością ją znacie, w tym roku również do niej dołączyliśmy, to zawsze sprawia nam dużo radości i tutaj cały zespół jest taki bardzo pod tym względem taki, nie trzeba nikogo namawiać, nie trzeba niczego tłumaczyć, po prostu Ania wybiera rodzinę, pyta się, kto może dać to, kto węgiel, kto coś tam, kto kosmetyki, kto meble i w ogóle i tutaj po prostu wszyscy z zespołu od razu reagują szybko i sprawnie bardzo to realizujemy. I z takich działań charytatywnych, oczywiście coś, co sprawiło ogromną radość, to mój udział już po raz kolejny wystąpiłam w charakterze osoby, z którą można wylicytować kolację w fundacji Mam Marzenie. I w ubiegłym roku ta kolacja została wylicytowana za całkiem słuszną kwotę, natomiast w tym roku ta licytacja poszła jeszcze bardziej wyżej. Tutaj znam osobę, która wylicytowała tą kolację, bo później się do mnie odezwała i powiedziała mi, że wylicytowała. To jest uczestniczka moich szkoleń, która ukończyła program Master Business Training.
Nie wiem, czy mogę powiedzieć, więc na razie nie powiem, kto to jest. Może później zobaczycie na zdjęciach. Natomiast ta kolacja została wylicytowana za kwotę 6200 zł, co oznacza, że później całość tej kwoty wpłynie na fundację Mam Marzenie, na konto fundacji Mam Marzenie i zostanie przeznaczone na spełnianie marzeń dzieci, których życie jest zagrożone. To zawsze jest coś takiego, z czego jestem bardzo, ale to bardzo dumna. Co można było zrobić lepiej? No bo oczywiście wyciągamy też wnioski, zastanawiamy się, co można było zrobić lepiej. Szczerze mówiąc, po listopadowym naszym strzale i tym, że sklep online nie poszedł tak, jakbyśmy chcieli i zmuszeni byliśmy rozwiązać umowę, no to tutaj, że tak powiem, to już się zaczyna przeradzać w ta sytuacja w komedię, ponieważ my wypowiedzieliśmy umowę, firma, które wypowiedzieliśmy umowę zgodnie z umową i zapisamy umowy, nie chcę przyjąć tego do wiadomości, oni twierdzą, że jest dobrze, my mówimy, że to w ogóle nie jest dobrze i że nie jest zgodnie z specyfikacją. Już teraz musimy zatrudniać zewnętrznych audytorów, trzeba ich w ogóle szukać, tych audytorów, którzy również popatrzą na to i powiedzą, że to jest źle zrobione, tamta firma mówi, że nie pokaże, albo że pokaże coś tam fragment i teraz jest taka zabawa. Kancelaria nasza do nich pisze, ich kancelaria do nas pisze i tak się po prostu wymieniamy korespondencją, a generalnie sklep stoi. No więc cóż, audyty i prawnik kontra prawnik, to jest prawdopodobnie nasza przyszłość, jeżeli chodzi o kwestie sklepu. Jakie wyciągamy wnioski? Teraz zauważyliśmy, że jeżeli wchodzimy po prostu w jakąś nową strefę, czyli czy to informatyczną, czy jakokolwiek inną, to powinniśmy również zatrudniać po prostu zewnętrzną osobę, która na etapie, nie wiem, albo poprosić o konkurencyjne oferty, jeszcze na etapie zamawiania sklepu i poznać bardziej szczegółowo zasady, którymi się trzeba kierować. Chociaż wydawało nam się, że zasady mogą być jedne, po prostu chcemy mieć sklep online, no ale się okazuje, że to wcale takie proste nie jest. Także no mamy wyciągnięte swoje wnioski, aczkolwiek nadal boli, bo nadal sprawa nie posuwa się do przodu, a zajmuje nam bardzo dużo czasu, ponieważ tutaj Agnieszka z naszego zespołu ciągle musi po prostu siedzieć w tych kodach, siedzieć w specyfikacjach i tracić czas na pisanie maili, pism, spotkania z prawnikami i to jest zawsze bardzo takie czasochłonne. No ale cóż, nie takie rzeczy po prostu się zdarzają, jak się prowadzi biznes, więc potrzebujemy to udźwignąć. Jakie mamy plany na kolejny miesiąc, czyli na styczeń? Już trochę tego stycznia minęło. Przede wszystkim za 2 dni występuję w Amsterdamie na szkoleniu Sobotni Power. Jeżeli jeszcze wolne są bilety, a nie wiem, to sprawdź na stronie sobotnipower.com, jeżeli ktoś się jeszcze by chciał załapać. Poprowadzę również 7 złotych zasad zarządzania sobą w czasie w Warszawie, jak również szkolenie ze zbudowania ze swojej wewnętrznej siły. No i fajna rzecz, która się wydarzy, to będziemy mieli w Brukseli naradę kierowników, no tych kluczowych osób, u nas właściwie chyba nie nazywamy nikogo kierownikami, ale możemy tak to nazwać, RBC w Brukseli, czyli tym razem kluczowe osoby z zespołu RBC przylatują do Brukseli, do mnie, ponieważ no ja już po prostu tak dużo latam, że już więcej nie mogę. Tym razem oni przylatują do mnie, zamykamy się na 3 dni czy 2 i będziemy pracowali po prostu aktywnie nad tym wszystkim, co chcielibyśmy wdrożyć w przyszłym roku. Niektórzy się pytają, dlaczego my nie robimy postanowień noworocznych, służbowych, firmowych i planów na nowy rok w grudniu. Otóż ani w listopadzie, ani w grudniu to jest po prostu fizycznie niemożliwe, żebyśmy robili tego typu rzeczy, ponieważ jeszcze nie mamy w ogóle pełnego obrazu roku, a trzeba zamknąć rok pod kątem takim księgowym i finansowym, liczbowym, żeby wiedzieć w ogóle, co można by było podsumować, co można planować, jak zaplanować budżet i w ogóle wszystkie swoje działania. No i też ze względu na naszą specyfikę, jeżeli mamy w listopadzie kampanię jakiegoś kursu, a w grudniu sprzedaż taką świąteczną, to nikomu w ogóle nie jest w głowie planowanie kolejnego roku. Oczywiście zawsze mamy plany takie kluczowe już zrobione, wiemy, kiedy mamy szkolenia, mamy wszystko już tam zrobione, ale takie
szczegółowe, bardzo szczegółowe, zawsze robimy na początku stycznia, dopiero wtedy, kiedy jesteśmy po renomencie, wtedy, kiedy jesteśmy po rachunkowości zarządczej, podsumowanej, wtedy, kiedy wiemy naprawdę dokładnie, na czym stoimy, na poziomie totalnych już faktów. Będziemy również dogrywali materiały w Brukseli do kampanii Kobieta Niezależna, która niedługo nastąpi, jak również do kursu online Kobieta Niezależna, ponieważ tam wejdą małe usprawnienia i dodatki. A co jeszcze będziemy robili? Będziemy rekrutować dwie nowe osoby na dwa nowe stanowisko. Będziemy szukali asystenta do działu marketingu i do social mediów, jak również asystenta administracyjnego do naszego biura w Gliwicach. Obydwie osoby będą pracowały na żywo w Gliwicach, w związku z czym takich właśnie osób poszukujemy. Na stronie kamilarowińska.pl niedługo pojawią się ogłoszenia, także bądźcie na bieżąco. W tym miesiącu również w styczniu i od stycznia awansuje również na kolejne stanowisko Kasia Schulz z zespołu RBC. Ona również w ubiegłym roku dołączyła do zespołu i była osobą, która zajmowała się obsługą ulubionego klienta, a teraz wchodzi na stanowisko wyżej, czyli będzie na stanowisku senior. Kasia, niesamowita kobieta, znam ją bardzo długo, ale też w RBC okazała się po prostu mistrzem, jeżeli chodzi o produktywność. Naprawdę niesamowita, nieprawdopodobna dziewczyna. W związku z czym postanowiliśmy, że od stycznia awansuje. Będzie kolejna sesja inspiracji Mastera RBC 23 stycznia i szykujemy się do zakupu samochodu dostawczego, ponieważ na szkolenia potrzebujemy już teraz samochód dostawczy, żeby przywieźć cały towar, jak również ja czynię przygotowania do wydania nowej książki Kobieta Niezależna, czyli kolejnego, drugiego, rozszerzonego, poprawionego, odświeżonego wydania. Na przestrzeni marca i kwietnia będzie na chwilę obecną, tak planujemy, to nowe wydanie, w związku z czym już teraz potrzebujemy robić przygotowania. Także one już trwają oczywiście od ubiegłego roku, no ale teraz już taka jesteśmy na finiszu, jesteśmy na końcówce. No i ostatnia rzecz, to będziemy robili już testy wdrożeniowe naszego CRM-u, czyli już ten projekt informatyczny dokończyliśmy, ale realizowaliśmy go z inną firmą i wygląda na to, że wszystko będzie tak, jak miało być i tak, jakby było w specyfikacji, tak, na co się umówiliśmy, w związku z czym teraz już robimy testy wdrożeniowe, będziemy prosili masterów o to, aby oni również sprawdzali, jak się czują w tym programie, jak im się udaje funkcjonować w tym, na ile on jest dla nich intuicyjny. No i później oczywiście będziemy już go wdrażali. A teraz wróćmy do tego wątku, czyli tego spytań waszych na temat zwalniania. Za każdym razem, kiedy trzeba podziękować komuś za współpracę, jest to sytuacja trudna i jeszcze nie znałam żadnego takiego kierownika, ani szefa, ani prezesa, nikogo takiego, dla którego to by była sytuacja totalnie, zupełnie prosta i tak po prostu przychodził nad nią, niezależnie od tego, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Za każdym razem to jest sytuacja niezręczna. Z wielu względów. Na poziomie emocjonalnym to oczywiście dla każdego z nas jest to sytuacja przykra, no bo jednak zapraszasz kogoś do współpracy, kiedy zapraszasz tą osobę, to liczysz na to, że zarówno ta osoba znajdzie w twojej firmie to, czego szuka, jak również ty będziesz zadowolony albo zadowolona z tego, że ta osoba właśnie do twojego zespołu dołączyła i że ta współpraca będzie udana. No każdy na to liczy, bo właśnie po to się rekrutuje nowe osoby do współpracy. Natomiast oczywiście, kiedy po jakimś czasie okazuje się, że ten wybór nie był najlepszym wyborem i albo podczas rozmowy kwalifikacyjnej tą osobę poniosło i tam mówiła, że ma kompetencje, których nie ma, albo że jakaś jej postawa była na poziomie tylko i wyłącznie deklaracji, a później rzeczywistość wygląda inaczej, no to jednak okazuje się, że trzeba podjąć decyzję o wyproszeniu tej osoby z zespołu, o zwolnieniu i za każdym razem to jest trudne. Zarówno dla mnie, jak i dla innych osób. Natomiast to jest dobre, żeby tą decyzję podjąć. Wiem, że wiele osób, które buduje zespoły, nie podejmuje tych decyzji, bo
nie chce robić komuś przykrości, albo myśli sobie, że to jest kłopot, albo że nikogo lepszego nie znajdą, na pewno nie znajdą, w związku z czym pozwalają na to, żeby taka sytuacja, w której ich członek zespołu nie odpowiada po prostu standardom zespołowym, żeby mimo wszystko pozostawał. U nas w RBC robimy to w taki sposób, że przede wszystkim oczywiście, jeżeli trzeba podjąć taką decyzję i to czasami wpadam ja na taką decyzję, a czasami to wpada ktoś inny z naszego zespołu, kto ma w zespole właśnie tam osobę. I kiedy się pojawia taka myśl u tego kogoś, oczywiście na bazie tego, że ten ktoś nie przestrzega kodeksu honorowego, nie wywiązuje się ze swoich zadań albo nie robi tego w sposób dokładny, no to najczęściej dzieli się na początku albo ze mną, albo z inną osobą, która również ma zespół w naszym zespole. Takie masło maślane mi trochę wyszło. Dzieli się swoją myślą, pyta się o spostrzeżenia, pyta się o to, co ten inny człowiek myśli o tej osobie, po to, żeby sprawdzić, czy jest jedyną osobą, która to widzi, czy może jeszcze ktoś inny coś zauważa. I akurat u nas bardzo traktujemy poważnie kwestię odpowiedzialności i tego, aby dowozić, aby wszyscy byli ludźmi dorosłymi, dojrzałymi, odpowiedzialnymi. W związku z czym nawet jeżeli są jakieś sprawy trudne, to my unikamy tego, żeby zamiatać je pod dywan, tylko podejmujemy trudne tematy. No i wtedy, jeżeli więcej osób jednak się wypowiada, że tak, że widzi to i tak dalej, no to jest jakaś prowadzona rozmowa wtedy z tym współpracownikiem, w której mówimy, że słuchaj, to mnie niepokoi, zwróć na to uwagę i zwróć na to uwagę. I ta osoba dostaje od czasu do czasu informacje zwrotne o tym, że być może to powinno poprawić albo tamto. Jeżeli taka osoba się nie stosuje do tego, no to po jakimś czasie po prostu trzeba podjąć decyzję, że trzeba się pożegnać. I wtedy zaprasza się tą osobę na spotkanie. Wcześniej do tego spotkania się trzeba przygotować. Wypisuje się na papierze, ponieważ jeżeli się będzie mówiło z głowy, to zawsze można coś umknąć. W związku z czym na papierze wypisuje się wszystkie rzeczy, które powodują, że ta osoba po prostu z zespołu musi odejść. Na poziomie faktów bardzo ważne jest, żeby się posługiwać. I na poziomie faktów są wyszczególniane wszystkie takie sytuacje, które się do tej decyzji po prostu przyczyniły. No i mówimy, jaka jest decyzja. Oczywiście jest jakiś okres wypowiedzenia, to w zależności od umowy, czasami to jest miesiąc, czasami ktoś dostaje 3 miesiące, w zależności od tego, jak długo pracuje w zespole, jaką ma umowę i w ogóle, czy ta osoba jest na okresie próbnym, czy pracuje dłużej. Natomiast zawsze oczywiście staramy się zadbać o to, żeby ta osoba nie została po prostu od jutra w jakiejś drastycznej sytuacji. No i kolejno jest zapraszany zespół na spotkanie. Ta osoba może być na tym spotkaniu, ale nie musi, jeżeli nie chce, to nie musi. I wtedy z zespołem całym jest omawiana ta kwestia i do całego zespołu przekazywana jest informacja o tym, że ta osoba nie będzie już teraz pracowała w naszym zespole. I jest to dokładnie mówione dlaczego, czyli jakie są powody rozstania, tak żeby nie powstawały żadne jakieś plotki, różne historie zespołowe i tak dalej, tylko tak, żeby ta osoba, która była bezpośrednią taką osobą, współpracującą z tą osobą, podjęła po prostu taką decyzję i żeby opowiedziała dokładnie o tym, jaki jest. Czasami są łzy na pożegnanie, czasami jest oczywiście smutno, natomiast wszyscy zdajemy sobie jako dorosłe osoby sprawę z tego, że każdy, kto pracuje w naszym zespole, musi po prostu być idealną osobą na to stanowisko, która daje z siebie wszystko i naprawdę stara się wywiązywać ze swoich obowiązków. I oczywiście, że rozumiemy sytuacje, w których czasami ktoś ma gorszy czas, ma jakieś trudniejsze momenty życiowe i tak dalej. To oczywiście nie podlega żadnym dyskusjom. Ja mówię tutaj o takich sytuacjach, w których ktoś po prostu najnormalniej w świecie nie wywiązuje się z zadań, do których został powołany, nie wiem, ukrywa to albo robi coś poniżej oczekiwań, poniżej tego, na co się umówił, a jednocześnie na przykład nie przyznaje się do tego, że nie wiem, nie potrafi tego zrobić
tylko naraża nas wtedy na niebezpieczeństwo, ponieważ to, co jest ważne i to, co jest niesamowicie istotną dla nas wartością, to jest odpowiedzialność. Ja jestem odpowiedzialna za spółkę, a każdy członek zespołu musi być odpowiedzialny za swoje stanowisko i za to, co robi. W związku z czym, jeżeli ma jakikolwiek problem, ma jakikolwiek wyzwanie, czegoś nie potrafi zrobić, jego zadaniem jest powiedzieć: słuchajcie, nie potrafię tego zrobić, potrzebuję szkolenia, potrzebuję tego, potrzebuję przeczytać książkę, potrzebuję, żeby ktoś mi pomógł w tym, ale musi przejąć odpowiedzialność, a nie może tylko i wyłącznie, jak my to potocznie mówić, rżnąć gupa, udawać, że się nic nie dzieje i jakoś tam się próbować prześliznąć. To są takie sytuacje, których absolutnie nie akceptujemy. Natomiast oczywiście za każdym razem jest to smutek, jest to zastanawianie się, okej, czy popełniliśmy może błąd jakiś przy rekrutacji, może powinniśmy jeszcze na coś zwrócić uwagę, może coś powinniśmy powiedzieć jeszcze bardziej dosadnie, dokładnie ustalić to albo cokolwiek takiego, więc za każdym razem, kiedy taka sytuacja również następuje, zastanawiamy się o tym, co my mogliśmy zrobić lepiej, żeby ta rekrutacja nie musiała się zakończyć później zwalnianiem, bo oczywiście nie wierzę w idealny świat i wiem, że nie wszyscy będziemy pracować razem ze sobą do końca życia, bo różne plany mają osoby, które dołączają do zespołów różnych, czasami nie jesteśmy w stanie zaproponować już im wyższego stanowiska i oni powinni wręcz pójść do innej firmy po to, żeby realizować się po prostu w swoim życiowym planie i się rozwijać, skoro tego nie mogą zrobić z nami. Także jest to szczególnie dla nas ważne, żeby te osoby, które są w zespole, były na odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednimi kompetencjami, no i żeby oczywiście dawały z siebie tyle, ile mogą, tak jak my dajemy z siebie tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że to pomoże Wam chociaż trochę podejmować tego typu decyzje, które są oczywiście trudne, natomiast pamiętajcie, że u nas zawsze jest najpierw misja, potem jest zespół, a potem są indywidualności i nigdy nie możemy pozwolić na to, aby jedna osoba zniszczyła cały zespół, albo później, żeby ten zespół, który będzie po prostu zespołem słabym, żeby zniszczył misję, która nam przyświeca. Dziękuję Wam serdecznie, liczę na lekcje pod tym, na Wasze lekcje, na Wasze wnioski pod tym wideo, no i oczywiście do zobaczenia już niedługo w kolejnym materiale. Pozdrawiam.